Chmura obliczeniowa to wciąż nowe pojęcie, dlatego każdy rozumiał na swój sposób. Przyjrzyjmy się zatem, czym ona tak naprawdę jest. Cześć, jestem Łukasz i opowiem Wam dzisiaj, czym jest chmura obliczeniowa. Cloud Computing to model umożliwiający wszechstronny, wygodny, sieciowy dostęp na żądanie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych np. sieci, serwerów, pamięci, aplikacji i usług. W chmurze można je szybko powoływać i udostępniać przy minimalnym wysiłku w zakresie zarządzania i minimalnej interakcji z dostawcą usługi. Chmura ma pięć specyficznych cech: portal samoobsługowy wykorzystywany na żądanie, usługi szeroko dostępne z sieci internetu, współdzielenie zasobów, elastyczność i szybkość powoływania oraz usuwania usług, usługi mierzone i rozliczane. Chmura występuje w czterech modelach. Chmura prywatna jest ograniczona dostępem dla jednej organizacji. Chmura wspólnotowa, czyli community, jest ograniczona dla grupy organizacji, np. chmura obliczeniowa dla organizacji związanych z ochroną służby zdrowia lub administracji publicznej. Chmura publiczna jest dostępna dla szerokiego grona odbiorców przez internet. Chmura hybrydowa, jest dowolnym połączeniem chmury publicznej, wspólnotowej lub prywatnej. Chmura daje nam natychmiastową dostępność do usług w trzech modelach. Infrastructure as a Service, czyli IaaS, polega na dostarczeniu przez dostawcę całej infrastruktury informatycznej, takiej jak na przykład wirtualizowany serwer, pamięć masowa czy sieć, skalowane w zależności od potrzeb użytkownika. Platforma as a Service, czyli PaaS, Polega na udostępnieniu przez dostawcę platformy uruchomieniowej dla komponentów aplikacji wraz z dodatkowymi usługami. Na przykład do przechowywania danych. Ta usługa skierowana jest przede wszystkim dla programistów i operatorów uruchamiających aplikacje w chmurze. Software as a Service, czyli SaaS. W tym modelu aplikacje są uruchamiane na komputerach dostawcy usług, a następnie udostępniane użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i obsługi programu na komputerze klienta. Podsumowując, mówiąc o chmurze obliczeniowej, mamy na myśli pięć specyficznych cech, cztery modele uruchomienia oraz trzy rodzaje usług: 5, 4 i 3. Mam nadzieję, że zrobimy to razem. Do zobaczenia w chmurze.